Nie jest z nami selekcjoner naszej reprezentacji. Przede wszystkim gratuluję tego remisu, bo piekielnie ciężki bój. I zapytam o zdrowie tych dwóch zawodników, którzy zeszli z murawy, bo to były te dwie zmiany, których pan nie planował. Mówiliśmy o tym przed meczem, że najważniejsze zdrowie, ale jak Milik, jak Salamon, czy w ogóle będą brali pod uwagę, jeżeli chodzi o mecz kolejny? Myślę, że w przypadku Bartka Salomona raczej nie wchodzi w grę. Wtorkowy mecz, wstępna diagnoza, naderwany przywodziciel, także około 4 tygodni może być przerwy, także wróci do klubu i będzie musiał się poddać leczeniu. Jeśli chodzi o Arka Milika, on miał problem z tym mięśniem dwugłowym. Ale w odpowiednim momencie dzisiaj w trakcie meczu poczuł dyskomfort. Szybko zareagowaliśmy i myślę, że tego urazu nie pogłębiliśmy. Jest duża szansa, że do wtorku nasi fizjo powalczą i przygotują go. Być może nie od początku, ale na to, żeby ewentualnie wejść w trakcie meczu. Rozmawiałem z nim przed meczem, mówi, że nic groźnego się nie powinno wydarzyć, bo po prostu ten ból miał przed meczem już, czuł taki dyskomfort i po prostu poprosił o zmianę. Jak z pana perspektywy wyglądały te pierwsze 45 minut? Bo ja miałem wrażenie, że jeżeli jest coś, do czego możemy mieć zastrzeżenia, to środek boiska, jakbyśmy go przegrywali w pierwszych 15-20 minutach. Tak, twardy mecz, bardzo taki dynamiczny, może nie było zbyt wielu składnych akcji, ale szybko to piłka zmieniała położenie, raz z jednej strony na drugą. Prostymi środkami przemieszczaliśmy się my i oni, Szkoci pod bramkę, Szkoci częściej w tych pierwszych fragmentach gry, łatwiej operowali w środkowej strefie boiska tą piłką. Nam brakowało wymiany podań między środkowymi pomocnikami, stąd też te akcje nie kleiły się. Później zaczęliśmy wprowadzać zmiany i myślę, że w momencie, kiedy już zaczął grać Moder na środku pomocy Żurkowski, gdzie ten mecz już się całkowicie otworzył, bo goniliśmy wynik, to zaczęło troszeczkę lepiej wyglądać, jeśli chodzi o utrzymanie piłki w środku pola. No było kilka fajnych akcji przede wszystkim w drugiej części spotkania. Tu szczególnie Cash 2-3 razy ładnie wszedł. Moder zagrał kilka fajnych piłek. Czego panu zabrakło w tej drugiej części spotkania? Troszeczkę spokoju, bo kilka takich momentów było, gdzie odzyskaliśmy piłki w środkowej strefie boiska, można by wyprowadzić doskonałą kontrę. Jedną taką wyprowadziliśmy, co Krzysiek Piątek uderzył i któryś obrońca wybiegł z linii bramkowej. To była taka właśnie piłka po przechwycie. Wiedzieliśmy, w jaki sposób Szkoci rozgrywają tą piłkę w środkowej strefie boiska. Była też taka druga sytuacja, gdzie Adaś Buksa odebrał piłkę, zbyt szybko zagrał to podanie, wykonał. To się wszystko wiąże z decyzyjnością. Jeśli podejmiesz właściwą decyzję w właściwym czasie, to wtedy tworzy się sytuacja. Zła decyzja powoduje, że ta akcja gdzieś tam ucieka. Czy dzisiaj z tej perspektywy tego meczu może pan powiedzieć, że przynajmniej część tych założeń została sprawdzona, przygotowana? Przede wszystkim zapytam Krychowiaka, bo cały czas się mówi o tym, że będzie pan na niego patrzył i jednak grał dłużej niż 45 minut, a mam wrażenie, że dopiero kiedy zszedł, coś się ruszyło w środku pola. Taka jest tylko i wyłącznie moja opinia, bo siedziałem tutaj też bardzo blisko tej ławki. Nie chcę oceniać na gorąco tutaj postawy żadnego zawodnika. Będę rozmawiał jutro z Grześkiem, z każdym z zawodników. Obejrzymy jeszcze dzisiaj sobie w nocy mecz. Przygotujemy fragmenty, które należy poprawić i przyjrzymy się dokładnie, skrupulatnie jego grze. Zobaczymy, skąd wynikały niektóre błędy, bo czasami w ferworze walki stoją z boku, nie wszystko widać. Także przyjrzymy mu się dokładnie. Najważniejsze, że zagrał 60 minut, że to jest kolejne 60 minut po tych 90, które zagrał w Grecji. Ocenimy, czy jest gotowy na to, żeby zagrać w bardzo ważny mecz. Na ten moment nie wiemy, czy to będzie to Szwecja czy Czechy, bo trwa dogrywka, także no, potrzebujemy trochę czasu na decyzję.